imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale również szerokiej rzeszy kibiców witam w Warszawie i Zamrażeń Polski. Serdecznie gratuluję ponownego sukcesu, jakim jest obowiązkiem zdobycie brązowego medalu olimpijskiego. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które tutaj przybyły. Wszystkim moim pierwszym rodzicom, synom mojego Jacku. Witam z całej Polski, moim najbliższym, moim trenerom i już wymieniałam nieraz w portalach społecznościowych, komu dziękuję i na pewno nie dam rady podziękować tutaj wszystkim w tym momencie, ponieważ mam zbyt wiele emocji w sobie. Oktawio, gratuluję Ci tego sukcesu. Przyjechaliśmy tutaj dla Ciebie. To jest Twój indywidualny sukces, ale my, mieszkańcy Stadionu Olimpijskiego, czujemy każdy z nas, że jest to po części nasz sukces. Dziękuję Ci bardzo za tą turę, którą dałaś w nasze serca, w serca mieszkańców naszego miasta. Dziękuję Ci za te niezwykłe emocje, które przeżywaliśmy wszyscy, bez wyjątku. Dziękuję Ci i to muszę powiedzieć, przyznać się tutaj, że mimo, że jestem już wiekowym panem, starszym panem, popłakałem jak dziecko. Za to też dziękuję. I teraz czekamy na Ciebie w Starogardzie, aby Cię godnie przywitać. Naprawdę serdecznie gratuluję.